Siemano kochani, witam w kolejnym odcinku Daily by C-Sky, czyli naszej serii, w której mówię o różnych rzeczach, a wy się cieszycie z tego, że mnie słuchacie. Otóż, nie było dzisiaj recenzji Instant. Dlaczego nie było, zapytacie? Pewnie nikt nie zapyta, ale i tak wam opowiem. O, sorry, ponieważ jej nie nagrałem. A, widzicie. Otóż nie nagrałem jej, ponieważ zbyt zamaniaczyłem w Hogwarts Legacy. I po prostu przespałem czas, w którym powinienem to robić. A potem weszły inne obowiązki, tak zwane życie codzienne. No i po prostu nie było kiedy. Trudno. Musicie jakoś wytrzymać. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu nie będzie czegoś takiego. Muszę sobie zrobić po prostu jeden dzień, żeby to nagrać. Najlepiej gdzieś na początku tygodnia, albo na przykład środa. Środek tygodnia jest fajny. Nagrać wszystko naraz i opublikować to w odpowiednich momentach. Ale żeby nie było tak, że absolutnie nic ode mnie dzisiaj nie dostaniecie, to uwaga, uwaga, panie i panowie. Niedługo w moim posiadaniu pojawi się 100 setów kości do RPGów, czyli od K3 do kasetki. I będziecie mogli po pierwsze wygrać je na moim kanale, a po drugie, jeżeli lubicie oglądać to, co robię, to kupicie jako taką cegiełkę wspierającą mój rozwój i coś, żebyście też mogli z tego korzystać. Kości, z tego co wiem, już do mnie jadą, a opakowania będą pod koniec lutego, bo wszystkie kości dostaniecie w customowych pudełkach z logiem kanału, które można używać jako matę też do rzucania, więc takie wielofunkcyjne będą. Plus dodatkowo do każdej paczuszki będzie dołączona pewna niespodzianka, która przyda się w przyszłości. Dodatkowo, jeżeli ktoś lubi animację amerykańską, ostatnio pokapowałem się, że na Netflixie jest Avatar Legenda Aanga i Avatar Legenda Korry. Są to jedne z fajniejszych animacji amerykańskich i jest to może nie pierwsza, ale jest to, przynajmniej jeżeli chodzi o Legendę Korry, jest to serial, w którym główna bohaterka jest biseksualna. I kończy się bardzo fajnie, z racji tego, że pewnych rzeczy, nie wiem, czy nie mogli pokazać w telewizji, czy nie chcieli pokazać w telewizji, zrobili komiksy. Komiksy są dość ciężko dostępne w Polsce i strasznie długo zajmuje ich dostarczenie. Ja czekam na swoją wersję, na swój pierwszy komiks, bo tych komiksów są dwa wydane i trzeci in progress. Więc ja czekam na Turf Warsy. Więc jeżeli w momencie, w którym już pojawią się, dojdą, to wam zaprezentuję je i sobie razem zobaczymy, jak to fajnie wygląda. Więc jeżeli kogoś interesuje fajna animacja amerykańska, to polecam, są na Netflixie, warto obejrzenia. Zacznijcie od Legendy Aanga, potem zobaczcie Legendę Korry, ponieważ są one bezpośrednio powiązane i jeżeli zobaczycie tylko Korę, żeby zobaczyć fajne dupeczki, to nie będziecie wiedzieć do końca, co się dzieje, ponieważ postacie z Aanga pojawiają się w Korze i są dość kluczowe. Dobra, jutro dostaniecie godzinny odcinek Sonohany, z racji tego, że w piątek go nie było. Czekajcie. To tyle ode mnie w tą spoko, fajną niedzielę. Do następnego.